Zostałem tutaj zupełnie sam, gdyż Bożydar poszedł dowiedzieć się do szpitala, kiedy w końcu opuszczę ich apartamenty i będę mógł powrócić do tworzenia polskich top list. A teraz proponuję podsumowanko. Na miejscu 10. Mezo Kryzys. No to zresztą tak jak ja. 9. to Kaja za późno. 8. Ewa Farna. Ewakuacja, też bym chętnie się ewakuował stąd. 7. to Pewex, fit Stachurski, taki jestem. 6. to Sibul, Don't Waste the Time. 5. Robert M. 4. Ewa Farna, bez łez. 3. Patrycja Markowska. Ostatni, 2. Wideo, Papieros. A na 1. Blue Cafe, Buena. To byłoby na tyle, tam widzę... O, Bożydar, Bożydar, chodź, siadaj. Posuń się młody, mam dla ciebie dwie dobre wiadomości. Zobacz. Ordynator mi wyciągnął kamienie, a druga... A co mnie to obchodzi? Zgadnij, jaką mam drugą dobrą wiadomość. Wychodzę. Wychodzisz za 2 miesiące, doskonale, co? Dwa miesiące, tylko 2. A to jest dobra wiadomość i jak te 2 kamienie, tak te 2 miesiące. To jest dobra wiadomość dla mnie? Dla ciebie i dla mnie. No chyba bardziej dla ciebie. I... Spotkamy się po wakacjach, moi kochani. No to dopiero. To właśnie, to może jakieś powtórki na czas mojego wyzdrowienia, co? Może jakieś wpadki? Nie, powtórki na wakacje, a wpadki damy teraz po programie. No i proponuję, żebyśmy się pożegnali z widzami. To już koniec pierwszego sezonu Polskiej Top Listy. Drugi sezon od września i będzie naprawdę grubo, gorąco i śmiesznie, jak zawsze. A teraz piosenka. Ja i dwie kozy, idziemy przez pole, głośniej młody z życiem. Głośniej idziemy z życiem. Zapomniałeś tekstu. Nara, pa! To machaj ręką. A, nie możesz. Pada. No właśnie. Zaraz go policzymy. Roberek, tutaj... Cieno, lakier nam porysuje. Gdzie z tej strony? Z drugiej strony zapraszamy. Patrz, no. Nic nie widzi, a jeździ. Zaraz policzymy. Przecież nie wsiądę. To właśnie tutaj, na placu zamkowym, spotyka się kolebka polskiej kultury. Można tu spotkać zarówno rodowitego warszawiaka, jak i prawdziwego polskiego górala. Hej! Hej, panocku! Hej! Hej, panocku! Wie pan, jaki jest powód zatrzymania, czy nie? Kurwa, mi gąbka. Wejście do pisuarów i toalety. Manuel, jak zwykle. Mistrzostwo! Biurko z balsy, drewna balsowego, bardzo lekkie i bardzo wytrzymałe. Panie Jacku, przepraszam, nadeszło połączenie. Jest. No co? Naprawdę, no babka, no przecież kulinaria, ja przyrządziłem, przecież to katastrofa, jakby nie przyjdziecie, już telewizja, wszystko do jak gotuję, jak to wszystko pokazane, naprawdę, nie może, no przecież to laka, nie, no nie może, no tak, to przyszło teraz, jeszcze raz. Lemikson, jak ty się wulgarny robisz, na obkrągło idź! Na obkrętkę jak spierdolisz w tych sandałkach, albo tamtędy. Tak. Skarpety mi pobrudzisz. Co to, to, to? Por i jabłuszko jest. Oui. No dobra. I ile to koszt? 32 zł. 32? 32 zł. To... Dobra, jeszcze raz musisz mieć. Mam nadzieję, że teraz dobrze wbiłeś w nawigację, bo znowu jak zrobię z ciebie barana, to będzie na ciebie znowu. Już mam tego dosyć. Dobra. Chyba tu. Nie wejdę tu teraz. Karta jest, trzeba otworzyć to.
Widzę, że dzwonią do mnie sami inteligentni ludzie, dlatego przygotowałem zupełnie trudniejszą zagadkę. Trudna zagadka, taka rozsypanka słowno-literowo-wyrazowa. Waszym zadaniem jest bardzo proste zadanie. Jest beka, jest! Przychodzi facet do baru, bo jest, no prawda, jest głodny, więc pomyślał, że pójdzie do baru. Idzie i zamawia frytki, no bo frytki to takie, prawda, popularne danie, więc zamawia. No i siedzi tam pani, no bo jeżeli tam pracuje, no to siedzi tam pani, prawda, w sklepie i... Kurwa, spaliłem. No i czas na kolejny, a zarazem ostatni. Czekaj, kurwa, jeszcze nie powiedziałem co. I myślę, że każda kobieta uwielbia klejnoty, błyskotki, naszyjniki i tak dalej. Dokładnie. Daj mi klej, k***a! Mamy genie. Jeżeli zadzwonicie już teraz, dostaniecie te oto wąsy gratis. Witam Państwa bardzo serdecznie, to ja Wróżbita Jacio, to jest Polska Topista. Ale moi drodzy, nie mamy czasu, musimy przejść do programu, bo moje karty nigdy nie kłamią. Na pewno czekacie na moje odpowiedzi, które przypowiadą Wam przyszłość, teraźniejszość i przeszłość. Wszystko to jest zawarte w naszych kartach, dlatego jeśli chcecie do nas się dodzwonić, dzwońcie pod podany numer 704-325-38-21. To właśnie ten numer pozwoli Wam dostać się do naszego programu i powiedzieć... Dobrze, jeszcze raz. Muszę zwolnić. I ręce wysoko. Trzymaj go. Nie, tak nie fuś tak mocno w niego. Co, utniemy to? Ale co, ty poprawisz misia? Dobrze, kurde, ty mi krzyżyłeś. Powinieneś pracować z dziećmi. Widzisz, Jacek, dziewicze nieodkryte tereny, motoryzacja na poziomie. Ja mam takie pytanie, panie Bożydar, czy pan masz katalizator, czy co tutaj tak mi... Katalizator, oczywiście, że katalizator. Żeby tak szybko panie, jechać, tu się jak nie jedziemy... dojechać, Bożydar, znowu, już trzeci raz na tej trasie. To dyfuzor teraz. Nie jadę z tobą dalej. No to nie jedź. Co za koleś?